Witam serdecznie na moim kanale Odyniec Senior. Pokażę Wam dzisiaj, czym jeżdżę, gdzie mieszkam, co to za auto, który rocznik, jaka pojemność i jak się w nim żyje. Ale zrobimy to w taki sposób, że ja po prostu z ojcem zrobię wywiad, żeby to było takie żywe, energiczne. Co to za auto, hopie? To jest Mercedes Sprinter. To jest pocztowy niemiecki wóz. Który to jest rok? 2001. O, to do Londynu wjedziesz. Wjadę. Ale 15 funi. A nie chcesz takiego? A nie, no nie, dobra. To już nie. Dobra. Sprinter 2001 rok. Jaką to ma pojemność? 2200. Ile koni? Coś koło 90. Jak się jeździ? Bardzo dobrze. No to pokaż wnętrze, kokpit. A no to już wchodzimy. Trochę burdelu jest, ale to się nie przejmujcie tym. No widzicie. Widzicie, co tu jest. Kubki, o właśnie, jak spotkacie seniora, to krzyczcie kubek, kubek, to on wam... Zawsze daje. Zawsze daje kubki. I ten, no, kokpit taki jaki jest. Tutaj masz, rozumiem, przejście. Tak. Przejście. Masz przejście do mieszkalnego, do mieszkalnych czuleści. Do apartamentu. Dobra. Co cię wzięło w ogóle, żeby zamieszkać, zrobić sobie vana do mieszkania i żeby w nim mieszkać? Zobaczyłem, jak junior jeździ swoim autem i wszystko ma poukładane. Wszystko ma? Poukładane mam. Poukładane. O, proszę bardzo. No, też. Ale co, to były takie twoje marzenia, czy coś? No kurczę, już miałem dosyć tej pracy w tym bajzlu, co robiłem ostatnio. I lekarz mi powiedział, albo ty się zwolnisz, albo tu już zostaniesz. No to wolałem się zwolnić. No i jaki masz w tym cel, hopie? Jaki cel? No, jak ty się chcesz utrzymać? Bardzo prosto. Bardzo prosto. Będę jeździł latem. Latem jak sezonowe prace, to będę sezonowe prace robił. Będę zarabiał na to, żeby przez zimę mieć kasę. A tak też będę jeździł i szukał po plażach. No masz jakieś tam swoje oszczędności. Słuchajcie, emerytury jeszcze nie ma. Mogę już mieć. Możesz już mieć? Jak możesz? Jeszcze nie chyba. Jeszcze chyba za wcześnie. Muszę ją po prostu załatwić, tylko mi się nie chce. O, to bardzo ciężko. Ale słuchajcie, no rzucił robotę po prostu ojciec i chciał spróbować żyć tak jak ja. No i po to jest też ten kanał, że tak jak ma teraz ojciec, jakby to powiedzieć, przestój w robocie, żeby mieć zajęcie, żeby nie oszaleć w tym aucie w czterech kątach, to postanowiłeś, że też sobie ponagrywasz to. I jak będzie z tego pieniądz, to będzie fajnie, a tak to przynajmniej będziesz miał zajęcie, tak? No właśnie, o to chodzi. Zobaczymy, czy w ogóle się uda znaleźć też tyle czasu, żeby ci montować to wszystko. Jak na razie wszystko się kręci, jak nie wiem. Ale teraz ja już oddaję kamerę w ręce seniora, bo to jest jego kanał i on wam ma pokazać, jak żyje, jaką ma lodówkę, jak się ten zaopatruje w prąd, jak śpi, jak gotuje i tak dalej, i tak dalej. Pokażę wam teraz, jak mieszkam. To są drzwi wejściowe, także to jest zapasowa butla. Mam dwie butle, bo mam ogrzewanie na gaz. Tu jest łazieneczka, zamknięta na razie. Teraz chodzimy tu, gdzie najwięcej przesiaduję. Tu mam takie fajne okienko, które się odchyla. Można też je zasłonić. I w taki sposób też to można zrobić. Tu mam mój komputer. To jest nowa lodówka, którą wymieniłem wczoraj z Odynem. Zasilana jest tymi akumulatorami. Tu są cztery akumulatory. Także prądu jest dosyć. Tu mam przetwornicę. I tak to wszystko wygląda. Tu mam gaz, zlewozmywak, tu mam ogrzewanie gazowe, półki, moje wielkie łóżko,
Cóż więcej można powiedzieć? Przechodzimy dalej chyba. Tu jest wejście do mojego centrum sterowania auta. Także drzwi wejściowe jest rozsuwane, także to jest bardzo dobra rzecz. Zamykam i żadnego problemu. Tu jest całe sterowanie moją elektryką. Teraz pokażę wam z tyłu tak zwany garaż. Jest trochę przysłonięte. Tu mam butlę gazową, wodę, nawet pralkę mam. Trochę bajzlu tutaj jest, ale wymieniałem butlę i tak to już zostało. Co poza tym? Poza tym bardzo dobrze mi się tym jeździ. To wygląda trochę jak meblowóz. Też mówią, że to koniowóz, ale to jest mój apartament. Pokażę wam silnik. Tak jak już wspominałem, to jest 2001 rocznik. Zamknę drzwi, żeby przeciągu nie było. O. To jest serce mojego Mustanga. No, także mogłoby być więcej koni mechanicznych, ale niestety jest tyle, ile jest. Cóż poza tym można powiedzieć? Na górze mam 4 solary. On tutaj specjalnie jest tak takim niebieskim tym zakamuflowane, żeby nie było widać, że to jest jakiś kamper czy coś takiego. Tu mam z tyłu kamerę cofania, także nie walnę w nic, jak będę cofał. To auto mam już od... Kupiłem je w zeszłym roku, w czerwcu. Brat mi je robił do marca tego roku. Dużo dłubaniny, kombinacji. Bardzo dobrze mi się jeździ nim. Już jeżdżę w sumie od 15 marca. Tak jak zostawiłem robotę, tak i zacząłem jeździć. Chociaż jeszcze nie był ukończony. Ale tak dojeżdżałem, na tydzień wyjeżdżałem, wracałem, kończyliśmy coś. Także jako tako to wygląda. Da się w tym mieszkać, jest ciepło. Jest 11 cm ocieplenia w środku i u góry. 2 metry szerokie, także na łóżku mogę spać swobodnie. Cóż jeszcze, 2 metry wysokie, chodzić mogę swobodnie. Co tu jeszcze by powiedzieć na temat tego wozu? Na razie nic mi się z nim nie dzieje kompletnie. Wszystko wymienione na czas, jak tylko go kupiłem, a jeszcze przed przeglądem powymieniałem te płyny, różne oleje. Teraz jak wymieniałem tą lodówkę, to trochę musiałem konstrukcyjnie w środku pozmieniać. No i niestety będę musiał dzisiaj skoczyć do marketu budowlanego i kupić potrzebne mi rzeczy. Także mam trochę roboty. Pojadę gdzieś na taki parking bez ludzi i będę to robił. Mam sprzęt, wiertarki, wkrętarki, także coś się zrobi. Trochę będzie to inaczej wyglądało. Zrobić muszę półek trochę więcej, większą półkę, bo się trochę nie mieści. Cóż poza tym? Wsiadać i jechać. I szukać. Przyjdzie lato, to będę jeździł po całej Polsce. A jak nie będzie co szukać, to się pójdzie na sezonowe prace. Na borówkę, na śliwkę, na co tam będzie zapotrzebowanie. W tym roku nie miałem problemu, miałem 4 roboty. Przy borówce, przy warzywach, przy jabłkach, także na zimę idzie zarobić spokojnie i da się żyć. Jeszcze chciałem powiedzieć, że to tutaj wygląda jak sejf, ale to nie jest sejf. Tam jest linka holownicza,
takie różne klamoty do auta. Podnośnik. Tutaj mam na drzwiach stół i taborecik na biwak, jak będzie trzeba. Przydaje się czasami. Tutaj w środku muszę zmienić jeszcze to oświetlenie, bo ono jest na 230 V, chcę je zrobić na 12 i bezpośrednio będzie z akumulatorów brało, które są pod fotelem. A to jest ta lodówka, pokażę Wam, jak ona w środku wygląda. To jest 52 litry. Jeszcze tego, muszę ją trochę inaczej ustawić. Nie jest pełna, ale dobrze chodzi już. Całą noc mi się chodziło, także spoko. Co poza tym powiedzieć? Szyberdach mam. Trochę brudny, bo leciało sypu z drzew. Muszę to posprzątać. A poza tym, tu mam taką kotarkę teraz na zimę, żeby zimą noc stamtąd nie leciało. I to chyba będzie wszystko. Co już więcej powiedzieć. Ciepło jest. Zimą, jak były te mrozy, nic się nie działo takiego. Rano nigdy nie grzeje. Jak się kładę, to nagrzeje się. A rano wstaję, jest tak, jak jest. Jak było minus 15 na zewnątrz, to ja tu miałem w środku raz minus 1. To ale spoko, da się żyć. Postaram się nagrywać często filmy z tego, jak mi się jeździ nim, co robię, gdzie szukam. Może tak z dwa filmy na tydzień. Dobrze by było. A poza tym, jak nawet jak będę gdzieś pracował sezonowo, to też powiem, co i jak, i sfilmuję. Także może coś wyjdzie z tego. Jakby co, zawsze jest jakieś inne wyjście. To chciałbym Wam pokazać z dala, jak te moje auto wygląda. Trochę inny kolor jakby był. To by fajnie było, ale z tego co założyłem, jak jadę, bardzo ludzie, którzy oglądają Odyna i tam nie widzieli z tym autem, to jest niepowtarzalne auto. Takiego drugiego auta nie ma. Także jak jadę nieraz, tak jak na przykład wczoraj w Dąbrowie, nawet z autobusem facet jechał, kierowca, i trąbił do mnie i machał ręką. Także już jest trochę, jestem trochę rozpoznawalny, jakby co. No szkoda, że nie jestem wyżej, bym pokazał Wam te solary, ale kiedyś Wam pokażę je. W tej chwili jest trochę słońca. Jak to zimo pod skosem nie za bardzo ładuje. Najwięcej miałem prawie 500, ponad 500 w sumie tych volt, watt. A teraz 140, 150. Ale już jest naładowane 12,70 V, także spoko. Dzięki za obejrzenie mojego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli się podoba, to jak to mówi mój syn, zostawcie pierdoły. A ja postaram się, żeby następne były lepszej jakości.